Zapraszam mojego kolejnego gościa. Dzień dobry. Zostajemy w klimacie sztuki. Dzień dobry. Mogę nieprofesjonalnie? Będzie mi bardzo miło. Nie zdejmą mnie teraz z anteny, najwyżej dostanę urlop. Moim gościem Mateusz Kmiecik. Zaczniemy profesjonalnie. Aktor. Dzisiaj, 17 dzień maja, to dzień premiery w Canal Plus nowego 6-odcinkowego serialu, który jest swego rodzaju propozycją. Prosta sprawa, to nie jest takie kino, z jakim mamy do czynienia w Polsce często. To nie kino, to serial. Tak. No ale można powiedzieć, że kino, bo realizowaliśmy to właściwie jak wysokobudżetową fabułę. No jest to faktycznie dość... No jest nisza w takim kinie u nas w Polsce, bo jak sobie przypomnimy, gdzieś końcówka lat 80. czy 90., gdzie na salony wychodził pan Pasikowski i proponował swoje kino, które było jednak bardzo takie naturalistyczne, brutalne i tak dalej. I gdzieś się wychowywaliśmy w takim kinie gangstersko-sensacyjnym. No to później gdzieś przez lata polskie kino się obróciło w kino komediowe, lepsze lub gorsze, i zrobiła się bardzo duża nisza po pierwszych filmach Wegi, po pierwszych filmach Pasikowskiego. No i my się wstrzeliliśmy trochę w tę niszę prostą sprawą i wydaje mi się, że zrobiliśmy takie naprawdę brutalne, gatunkowe kino gangsterskie. Tak powiedział Czacha? A ja teraz zapraszam na krótki zwiastun i zaraz wracamy. Dlaczego ty jeszcze nie znalazłeś prostego? Szukamy po całej Jeleniej. W okolicach też zniknął. A z nim nasza kasa. Na taką operację teraz to trzeba prywatnie. Pół bańki. Przyjechałem dzisiaj do mojego przyjaciela, ale zostałem tylko puste, zdemolowane mieszkanie. A po chwili w tym mieszkaniu pojawiło się dwóch bandytów. Wszelki. Kto cię to przysłał? Bo to ja ci w tym mieście porządek trzymam i to ja ci robię statystyki i niewykrywalność. Czym się ten Kazik zajmuje? Wszystkim się zajmuje. Domówki mu płacą, burdele mu płacą. Jak ten prosty się nie znajdzie i pójdzie pośpiewać, a o mnie, o tobie, to co wtedy, he? Teraz jeszcze usłyszą, co się tutaj dzisiaj stało, to pomyślą, że jesteśmy słabi. Cwele w niedzielę. Czujesz? Tak pachnie wojna. Wojna! Kim ty jesteś? Oglądaj w serwisie streamingowym Canal Plus Online. Mateusz, będzie jeszcze o kinie, będzie o aktorstwie, bo chciałem cię zapytać, jaka jest różnica między deskami teatru, a podejściem do takiego tematu, o jakim dzisiaj rozmawiamy. Ale mnie najbardziej interesuje progres. Stary! Co się dzieje? Co tu się dzieje? Ile miesięcy przygotowywałeś się do roli i szacun za to, bo jak widziałem zajawki u ciebie na mediach społecznościowych, no jesteś dociętym kocurem. Tak jest! No dziękuję. Cieszę się, że docięty kocur mówi dociętowy kocurowi. To jest mały, ale ile miesięcy to trwało? No łącznie to trwało 10 miesięcy. Na szczęście mieliśmy ogromny komfort i Mateusz Damięcki, który się przygotowywał też fizycznie i boksersko do scen kaskaderskich, i również ja, przygotowując się na diecie i siłowni, mieliśmy ogromny komfort, bo mieliśmy 5 miesięcy przed rozpoczęciem zdjęć pracy na siłowni, na salach kaskaderskich, w kuchni. Czyli poszedłeś normalnie nadwyżką kaloryczną, potężnym budowaniem masy, bo ja widzę, że czwóra nabita, wszystko jest. Nawet nie nadwyżką kaloryczną, tylko po prostu ogromną ilością białka. Nie? Wciągałem takiej ilości białka, że głowa boli. Byłem przygotowywany przez Łukasza Matusiaka, który profesjonalnie przygotowuje kulturystów, no bo nam głównie chodziło jakby o to, żeby się zwiększyć i żeby dociąć i tak dalej. Więc poszliśmy w kulturystykę i trenowałem 4-5 razy w tygodniu po 3 godziny.
No i spędzałem w kuchni. 3 godziny na siłowni, później 3 godziny w kuchni. Nie no, w kuchni tak z półtorej godziny już robiłem posiłki, upakowałem w pudła na cały następny dzień. Jedno jest pewne, sylwetkowo, klasa, sztos, naprawdę wielki szacun. Wracamy teraz na pokład i porozmawiajmy normalnie. Kogo my jeszcze zobaczymy? W jakim towarzystwie spędziłeś te 5 miesięcy planu zdjęciowego? No, wybitnym, już zaczynając z samej góry, Cyprian Oleński, czyli szerszej publiczności znany zapewne z filmu, znaczy za sterami reżyserskimi filmu Furioza. Mhm. On odpowiadał jakby za cały ten koncept i za scenariusz, który powstał pod jego batutą na podstawie książki Wojtka Chmielarza. No i na samym planie najwięcej styczności miałem z Piotrkiem Adamczykiem, który grał mojego obleśnego szefa, który zawdzięczam mu naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że bardzo dużo się nauczyłem od niego takiego przygotowania stricte przed planem, nie? Co się dzieje chwilę przed dublem. On jest niesamowity, bo on ma coś takiego, ja pierwszy raz się z tym spotkałem. On krążą legendy, że Heath Ledger przed kręceniem Jokera, nie, sobie stał po prostu w kącie i tam gadał do siebie i to czasem trwało 5 minut, czasem 15 mm-hmm. i nikt mu w tym nie przeszkadzał, bo wszyscy czekali, jak Heath Ledger będzie po prostu mm-hmm. gotowy, nie? I kamery włączone, wszystko. Piotrek robił podobnie, po prostu chodził tam, harczał, kaszlał, coś mówił do siebie i tak dalej, i wszyscy czekali, kamery były włączone i wszyscy czekali, więc to było fenomenalne, tak pooglądać go sobie, jak on to gdzieś tam buduje. Będziesz gwiazdożył na następnym planie. Nie, ja już nawet na tym planie to tam zacząłem sobie stosować i to fajnie działa. No później drugą taką moją osobą, z którą najwięcej spędziłem czasu, to był Maciek Musiał, z którym się pokochaliśmy. No, fenomenalny człowiek, kompletne moje przeciwieństwo, ale no super działaliśmy. Samych sylwetkowców dobierali. No umówmy się, Maciek, umówmy się, no proszę. No i oczywiście Mateusz Damiński, czy Mateusz Więcławek, no z nimi tak naprawdę miałem najwięcej. No ale oprócz tego jeszcze przewija się przez nas serial Iza Kuna, czy Magda Wieczorek, więc naprawdę takie fajne zestawienie ludzi bardzo doświadczonych, z dobrymi nazwiskami, takimi dobrymi aktorskimi nazwiskami mm-hmm. i młodzi ludzie tacy bardzo ambitni i z taką progresywnością na bycie naprawdę jednymi z najlepszych. Ale żebyśmy nie straszyli, bo mówimy gangsterka, mordobicie, mocne sceny, przemoc. Ale to tylko fasadowość, bo dosłownie kilka już centymetrów pod tym znajdujemy prawdziwą przyjaźń, prawdziwe pojmowanie honoru, czegoś, co w dzisiejszych czasach nie zawsze jest takie oczywiste. Tak, no jak my już gdzieś w trakcie zdjęcia już powiedziałem Cyprianowi, że słuchaj, my nie robimy kina sensacyjnego, my robimy kino sensacyjno-romantyczne. Bo tak naprawdę każdy z tych głównych bohaterów, czyli tam i Damiński, i Adamczyk, czy ja, mamy romantyczny wątek. I to jest świetne, że łączymy jakieś takie kino sensacyjno-gangsterskie, bardzo brutalne, naturalistyczne z kinem emocjonalnym, mm-hmm. które gdzieś dotyka bardzo blisko nas i naszych emocji, naszych uczuć. To jest fajne połączenie. Każdy film, to każdy plan zdjęciowy to nowe doświadczenie. Ale co było, nie wiem, twoim pomysłem na siebie jeszcze kilka lat temu, to teatr miał być tym miejscem, gdzie chciałeś pokazywać siebie, prezentować swoje amplua artystyczne? To jest tak, że... A taki serial to romansik, czy... Nie, to jest tak, że ja chciałem popróbować trochę wszystkiego po trochu. Oczywiście coś zawsze bardziej się lub mniej podoba. Ale wiedziałem, że jakby dobrą podstawą do tego, żeby ten zawód uprawiać bardzo rzetelnie mhm. i w porządku wobec siebie, otoczenia, czy też żeby zachować jakieś takie... jakąś taką twarz wśród... Żeby twoje dzieci się ciebie nie wstydziły, wyjściowo był teatr. No bo teatr jest trudny, spędza się miesiące i hektogodziny na próbach, najczęściej w teatrze nie wychodzi, musi nie wyjść 1000 razy, żeby ta premiera po prostu się udała i tam trzeba naprawdę mieć taki twardy tyłek, żeby przetrzeć sobie drogę. Więc to było dobrym takim momentem wyjściowym i wiedziałem, że jeżeli zrobię
to bardzo rzetelnie i, mhm. że tak powiem, zrobię te roboczo godziny, no to to będzie procentowało później na planach. I tak jest. Nie mam problemu z tym, że na planie spędzamy jakieś długie godziny, czy dubel. Jakby nie mam z tym, bo potrafię zachować koncentrację przez to, że wiem, że w teatrze jest trudniej. No i a film daje takie fajne rezultaty, że nagrywasz to i później możesz to zobaczyć, no bo ze sceny nie zobaczysz sam siebie. No. Nie boisz się swego rodzaju zaszufladkowania? Czy każda rola jest naprawdę głęboko analizowana? Bo jesteś bardzo przystojnym facetem. Bardzo dziękuję. Ale nie umiem przyjmować komplementu, dziękuję. No jesteś, no jeszcze tą pracę, którą wykonałeś, to mi bardzo mocno imponuje. Poczekam na premierę dzisiaj, na pewno zaimponuje mi też to, co udało wam się uzyskać na planie. Ale chciałem się zapytać, czy nie boisz się czegoś takiego, no bo komedia romantyczna, przystojny facet, amant i przez kolejnych 20 lat będę grał piękną buźkę. Nie boję się tego, naprawdę nie. Ja mam jakoś takie szczęście, no, to... Nie boję się, ciężko być przystojnym, rozumiecie? Nie chodzi mi w ogóle o to, tylko ja się jakoś nie boję. Ja lubię, jak jest trudno, ja lubię, jak jest jakieś wyzwanie, jak jest inaczej. Mnie to strasznie jara, nie? Jak przychodzę na jakiś nowy plan zdjęciowy, to ja tylko pytam dziewczyn z charakteryzacji czy z kostiumu, co można zrobić inaczej, nie? Że ja... no tak byłem, tu zróbmy jakoś inaczej, nie? To jest dla mnie fajne i wydaje mi się, że jakby rzetelna praca, którą się wkłada w ten zawód, ona procentuje. Ja mam takie szczęście, że no nie gram tego samego. Naprawdę, ja mam tam rozstrzał od policjanta poprzez księdza i teraz gangstera. I teraz, że jestem w kolejnej produkcji, też gram no niezbyt przyjemnego człowieka, ale kompletnie innego niż Czacha. Więc no mam ogromne szczęście do tego, że nikt mnie nie powiela w tych rolach, że mamy taką rolę, a Kmiecik to grał super, on to zrobi jeszcze raz, nie? No, mam naprawdę ogromne szczęście do tego. No i wydaje mi się, że gdzieś doświadczenie, które już złapałem, na które... Żeby być w tym punkcie, w którym jestem dzisiaj, pracowałem lata i wiem, gdzie chcę być za parę lat i ile jeszcze muszę przepracować, że mam taki bagaż doświadczenia i taki warsztat, że pozwala mi to na jakby sporą paletę ról. To chcesz mi powiedzieć, że młodziutki, no śliczny musiałek, pasuje na gangusa. On jest tam bardzo dobrze obsadzony, bo jeżeli myślimy... Ja rozumiem wielkie gwiazdy, które grają najpierw papieża, później oficera Wehrmachtu, a na koniec gangusa, no to mówię, dobra, ma potencjał. Ale jak myślę o Maćku, no... Nie, no bo wiesz, jak mówimy tylko coś takiego, że Maciek musiał gra gangstera, no to oczywiście to nie pasuje, nie? To jest jak pięść do oka. Ale on tam... gra takiego bardzo nieporadnego chłopaka, który tak naprawdę spełnia główną funkcję w serialu taką, że ten słonik cały czas wspiera Czachę, nie? Że on go trochę gdzieś ratuje byciem z nim i tak dalej, więc on ma taką funkcję nie stricte gangsterską, jakby od brudnej roboty i prawą ręką Kazika jestem ja i to na mnie spoczywa odpowiedzialność. A on jest takim człowiekiem, który po prostu gdzieś jest obok mnie, jest czasami bardzo nieporadny i strasznie zabawny w tym, co robi. I ja sobie wyobrażam, czy ja też mam takiego kolegę, który jest z takiego środowiska, powiedzmy, mniej legalnego. Do końca nigdy nie wiedziałem, czym on się zajmuje, ale nie zajmuje się na pewno czymś, co można złożyć na fakturze i później zapłacić od tego podatek. On nie ma w kwietniu problemu z telefonem nie, czy zdecydowanie, PIT-y zostały złożone. I wiem, że jakby poznałem jego i poznałem trochę to jego środowisko i wiem, że tacy ludzie jak Słonik, czyli Maciek Musiał, oni istnieją, naprawdę oni istnieją. W realu? Tak. Tylko nie mów, atmosfera na planie była cudowna, bo kilka lat pracuję w mediach i jak rozmawiam z aktorami, słyszę, atmosfera była cudowna, to tam naprawdę musiało być grubo. No strasznie dużo testosteronu na planie. Tak, bardzo, bardzo. Jest coś takiego, że ja też nie lubię określenia, że atmosfera na planie była fajna, bo to jest jakaś wydmuszka, nie? Co to właściwie znaczy?
wydaje mi się, że chodzi o to, żeby się trochę energie ludzkie zgrały i żeby to wszystko było dobrze obsadzone i żeby każdemu się chciało. I tam się to coś takiego zdarzyło, wiesz, no Piotrek Adamczyk, który, umówmy się, w tym kraju zagrał naprawdę już wszystko, nie? Ja nie wiem, czy ja do końca swojego życia zagram tyle, co on zagrał już. Mhm. I jak ja widzę, że Piotrek Adamczyk przychodzi na plan i on ma 1002 pomysły na to, jak to zrobić, jak to charakteryzować, jak to powiedzieć, w jaki sposób to zmienić, przepisać i tak dalej, to ja mam coś takiego, to dlaczego mi się ma nie chcieć, jeżeli chłop, który zagrał w tym kraju naprawdę wszystko, ma takie ambicje jeszcze, to wiesz, to mnie to podciąga pod górę, nie? Bo ja mam coś takiego, nie, no czekaj, jak Adamczyk będzie lepszy ode mnie? No nie może tak być, no chwilę, jestem połowę młodszy, no ja muszę lepiej, klatę wycisnąć. No, na tej zasadzie, nie? Taka, i to była taka sama motywacja, gdzie napędzała to wszystko i wydaje mi się, że Cyprianowi nawet nie przyszło do głowy, że to może wyglądać aż w taki sposób, jak wyglądało to w efekcie finalnym. Ile razy trzeba powtórzyć pewne akcje? Bo powiedziałeś mi poza kamerami, że to jest naprawdę mocne. Tam czuć i widać dbałość o szczegóły i detale. Ile trzeba włożyć w to takiej ciężkiej roboty, żeby to właśnie wyglądało bardzo naturalnie? Że ja siedząc przed telewizorem mówię, wow. No wiesz co, no, najważniejsza chyba kwestia jest taka, że musi być na to po prostu pieniądz, nie? No bo umówmy się, że jeżeli mamy scenę kaskaderską jakąś bardzo dużą, powiedzmy już nie mówię o jakichś scenach rozbijania samochodów i tak dalej, ale mamy scenę bójki, gdzie w grę wchodzi jakaś broń biała czy broń palna i jest kilka osób, które bierze w tym udział, to powiedzmy musisz się spotkać 2 razy, 3 razy na hali kaskaderskiej, żeby to wszystko poukładać, żeby się tego nauczyć i tak dalej. Więc to już są, powiedzmy, pieniądze dla obsady kaskaderskiej, dla, nie wiem, światło, hala i tak dalej, nie? Takie prozaiczne rzeczy. Później musi być na planie, albo jeszcze przed planem, co też się tutaj zdarzało, próba w lokacji, czyli powiedzmy dzień przed kręceniem danej sceny, spotykamy się w lokacji, w której to będzie. No i próbujemy to tam układamy do warunków, nie? Co, nie wiem, nie mogę zrobić tutaj tej kaskaderki, ponieważ ja tu mam drzwi, no i takie drobne elementy, które trzeba. I do tego też trzeba wynająć lokację, zatrudnić ludzi i tak dalej. I później jest oczywiście ostateczny dzień zdjęciowy, w którym kręcimy całą sytuację. Więc przede wszystkim głównie rozchodzi się o pieniądze. Ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie jakaś taka zdrowa ambicja ludzi i poświęcenie się, że chcemy to zrobić. I no, na taką scenę, która, powiedzmy, w filmie potrafi trwać, nie wiem, 0,5 minuty, no naprawdę trzeba godzin i dziesiątek ludzi, żeby coś takiego zrobić. I tutaj na szczęście był na to czas, były na to pieniądze, możliwości i mieliśmy ambitnych ludzi, którzy chcieli zrobić dobrą robotę. No nie można było tego lepiej zareklamować. 17 dzień maja, zapraszamy. Kanal Plus Premium, nie pomyliłem niczego? Chyba inne, bardzo możliwe, w telewizji tak, a później przechodzi do online'u. Okej. Mateusz Kmiecik, prosta sprawa, która oczywiście prostą wcale nie jest. Bardzo ci dziękuję, było mi szalenie miło. A ile było na One Rep Max? Na klatę? No. Ale to zależy jak, na płaskiej? Na płaskiej. No na płaskiej to chyba 125. A na siady? A na siady to potrafiłem nawet 160. Nie najgorzej, co? Możemy się spróbować. Na aktorstwie się nie znam, okazuje się, że na sporcie też się nie znam. Szalenie miło było. Mi również naprawdę miło było. Do zobaczenia przy kolejnych produkcjach. Wydaje mi się, że będzie okazja. Mam nadzieję, bo chciałbym to zobaczyć też w wersji ciebie, w wersji teatralnej. No to zapraszam. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, się działo naprawdę. 160 na siady, 120 na klatę. Z nami już kolejny gość, zrobimy szybką wymianę. Bardzo mi miło, dziękuję, do zobaczenia. Raz jeszcze, bardzo, bardzo dziękujemy.